Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na sobotnim vlogu, prosto z mojego łóżeczka. Czerwiam paznokcie, potem wam pokażę, bo tutaj oczywiście ten kolor to jest taki, no ten kolor to wiecie, jest przekłamany tutaj w takim jeszcze półmroku, mam rolety zasłonięte prawie całe. No więc ja wstaję i zaczynamy razem dzień, może uda mi się coś dzisiaj pogadać do was, poopowiadać, zobaczymy. No, wstajemy. Powiem wam, że dzisiaj pierwszy raz w życiu YouTube'a kręcę, staram się raczej kręcić, bo zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Coś na kształt My Morning Routine. I to będzie taka rutyna bardzo mało instagramowo-youtubowa, powiem wam szczerze, bo po prostu to będzie życie zwykłego śmiertelnika, tyle że dzień wolny, no bo wiadomo, że w dzień, w który szłoby się do pracy, no to po pierwsze nie byłoby kiedy tego nagrać, a po drugie, nawet jeżeli by się nagrało, no to umówmy się, byłoby to tak zrobione, że wiecie, struś pędzi wiatr, kuchnia, przedpokój, łazienka, umyć twarz byle jak, szybko zrobić makijaż i nara. I wracam o godzinie 16 i padam na pysk i do widzenia, nie? Wiecie, o co chodzi. Więc to było bez sensu. No, a że dzisiaj jest dzień wolny, no to właśnie próbuję dla was to nagrać i jeżeli w miarę uda mi się z tego coś poskładać, to na pewno pojawi się to na kanale i mam nadzieję, że wam się spodoba. I teraz fajna byłaby taka funkcja z waszej strony, po waszej stronie, wiecie, ekranów, w których oglądacie to, że jak patrzę w podgląd, to wy byście robili taką pięść. Nie patrz w podgląd! No i tak patrzę, no. A nie dlatego, że wyglądam pięknie, jestem sobie zakochana, no bo umówmy się, no. Raczej mój wygląd na to nie wskazuje. Dobra moi drodzy, pora na śniadanie i ja dzisiaj sobie robię moje ulubione jedzenie, czyli sobie biorę bułkę orkiszową i zapiekę sobie ją za chwilę w opiekaczu. Następnie sparzę sobie pomidora, nałożę sobie później na tą bułkę twaróg, pomidor, posolę pieprzem. Dodam pieprzu, soli i będzie śniadanko. Ogólnie twardą wodę z tego wynika i powiem wam szczerze, mamy bardzo szybko zakamieniony czajnik, pomimo tego, że on jest dość nowy, więc no generalnie widzicie, co tutaj się dzieje, po prostu masakra. Więc ja generalnie teraz sobie po prostu wleję tutaj
ocet na pół z wodą, czy tam troszeczkę octu, troszeczkę wody. Ja to zawsze na oko robię. No i po prostu sobie ten czajnik włączę, żeby się to przegotowało, a później, żeby zniwelować właśnie zapach tego octu, to po prostu dodam tutaj wodę z cytryną i będzie już gotowy czajniczek do użycia. No i dobra, i woda się przygotowała i czajniczek w tej chwili, jak go jak wyleję tą wodę, to będzie, zobaczycie sobie, że będzie zupełnie inaczej wyglądał. Martwi mnie tylko to, co tutaj jest w tym dzióbku, bo no nie za bardzo, trzeba by było nalać chyba do pełna, tylko wtedy jakby ta woda wrzała, no to by się wylewała. Znalazłam sposób na odkamienienie tego dzióbka i po prostu tutaj, tak wiecie, wylewam wodę i to się troszeczkę jakby, wiecie, o co chodzi? Że to się tak jakby tutaj kotłuje ta woda z tym octem na tym dzióbku. Widzicie? No ale widzę, że tak do końca to nie wyżarło tego kamienia ze środka. Chyba będę musiała więcej octu dolać. Dobra, update czajnika. Okazało się, że wystarczyło po prostu wziąć i gąbeczką delikatnie jakby, wiecie, ruszyć to, co to po prostu się rozmiękczył ten kamień, tylko trzeba było go troszeczkę jakby ściągnąć z tych ścianek i już jest całkowicie czysty czajnik. Też oczywiście od razu z zewnątrz go umyłam, także jest super. Tutaj trochę w tym dzióbku jeszcze jest tego kamienia, no bo jednak się tak całkiem nie dało tego zrobić, no ale myślę, że i tak jest o wiele lepiej. Także czajniczek gotowy do użytkowania, a teraz się biorę w końcu za te nieszczęsne śniadanie. Że jest godzina za 15:02, a ja jestem w totalnej dupie, nawet się jeszcze nie ogarnęłam tak do końca, znaczy w ogóle się nie ogarnęłam tak naprawdę. Dopiero co zdążyłam ogarnąć całe mieszkanie, a jeszcze mi została klatka schodowa, wiatrołap i podłogi do umycia i w ogóle jeszcze mega, mega roboty przede mną. Jeszcze muszę zrobić obiad, bo na razie tylko sobie wstawiłam ziemniaki, bo dzisiaj będzie rybka. No i naprawdę to nie jest w ogóle w moim stylu, powiem wam, ale to wszystko przez to, że nagrywam i vloga, i jeszcze nagrywam tą poranną rutynę, która na razie jest rutyną bardziej sprzątaniową niż ogarnięciową się. Ale to nic, zmontowałam jeszcze jeden film w międzyczasie, jak mi się ładowała bateria i tak dalej, bo to, wiecie, tak na raty trzeba robić, naprawdę to jest mega pracochłonny film. No, ale zmontowałam film o tym, jak ile tak naprawdę zajmuje makijaż dzienny. I będziecie mogli sobie to, ten film zobaczyć chyba w przyszłym tygodniu, tak mi się wydaje, bo ten vlog, który dzisiaj oglądacie, będzie jutro, czyli w niedzielę. No i w przyszłym tygodniu pojawią się chyba też 3 filmy i jeden to będzie taki kulinarny. Wyobraźcie sobie, na prośbę jednej z was
Chyba Penelopa mi pisała, Penelope, czy jakoś tak, sorry, że źle mówię, ale nie mam tego przed oczami teraz, tego komentarza. No w każdym razie, kochana, ty prosiłaś o to, żebym ja nagrała jakiś film taki z gotowaniem, więc nagrałam, słuchaj. No i może tak też się ten film pojawi w przyszłym tygodniu i jeszcze będzie... jeszcze będzie film, ale to w przyszły weekend, który się pojawi właśnie z tą rutyną, którą nagrywam dzisiaj, więc tak bardzo aktywnie, moi drodzy, się dzieje, no ale ja to lubię, więc łena. Moi drodzy, ja już ogarnięta, też zaczęłam sobie już robić obiad, bo no najwyższa pora. Ogólnie dzisiaj jakoś dostałam później speeda po tym czasie, kiedy ostatni raz się do Was odzywałam i po prostu dokończyłam wszystko to, co miałam dokończyć i tyle. No i teraz właśnie robię rybkę na obiad, buraczki i ziemniaczki. Taki zwykły obiad, ale bardzo dobry. Także ja się daję do dalszej roboty. W ogóle dzisiaj nie miałam czasu nic zrobić z włosami, także wyglądam jak własny mop. No, także tak to wygląda i trochę się pomalowałam tak delikatnie. Wynalazłam bardzo fajny podkład, w zasadzie dostałam go w prezencie. No, ale jest to moje odkrycie, dlatego mówię, że wynalazłam. I jutro będę dla Was nagrywała test tego podkładu i od razu recenzję, bo wiecie, ja mam nosa do takich rzeczy i ja wiem, nawet po dwóch użyciach, czy coś będzie fajne, czy nie, także kolejny film się szykuje. No i też wczoraj robiłam nowe paznokcie, moi drodzy, coś mi tutaj nie chce łapać, ostrość. Robiłam nowe paznokcie, oczywiście one wyglądają jakby były czerwone, ale to jest kolor Tutti Frutti, on jest taki trochę malinowy. Bardzo ładny, oczywiście, tak jak mówię, nie da się go pokazać na kamerze, no bo wiadomo, nie? Kamera kłamie. Moi drodzy, po obiedzie obowiązkowo herbata z cytryną. Powiem Wam, że ja zawsze tak jakoś muszę się napić gorącej herbaty, ze względu na to, że po prostu jest mi zawsze jakoś tak ciężko po obiedzie, więc herbatkę robię. Oczywiście mi tu wpadnie zaraz pewnie ten farfocel do środka w kubeczku z Elilu, który bardzo lubię i już rozlałam. Brawo ja. Moi drodzy, znowu się równam z Wami z mojej łazienki, ponieważ tylko tu jest w miarę, bo tylko tu jest normalne światło, bo nagrałam film, zmontowałam film, teraz robię kolejną herbatę i idę odpoczywać, a Wam życzę miłego wieczoru. Widzimy się w następnym vlogu. Pa!